Dzień dobry, to jest Tweet Wirtualnej Polsce. Ja nazywam się Michał Wróblewski, a moim i Państwa gościem jest dziś minister Michał Wójcik, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, polityk Solidarnej Polski. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, czy pan premier Mateusz Morawiecki, nawiązując do słynnej wypowiedzi pana ministra Zbigniewa Ziobry, okazuje się dzisiaj miękiszonem? Nie wiem, w jakim kontekście pan pyta i o co chodzi dokładnie. Pytam w kontekście wypowiedzi pana premiera Mateusza Morawieckiego z wczoraj. Mateusz Morawiecki przyznał, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, takie oczko w głowie, zdaje się, Ministerstwa Sprawiedliwości i też prezydenta Andrzeja Dudy, nie spełniła jego oczekiwań, że należy dokonać przeglądu Izby Dyscyplinarnej i należy podejmować dialog z Komisją Europejską. Tutaj wyraźnie widać, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów chce wykonać pewien krok wstecz w relacjach z Komisją Europejską. Stąd moje pytanie, panie ministrze. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o słowo użyte podczas jednej z konferencji prasowych, słowo miękiszony, to ile pamiętam, było skierowane do opozycji. Minister Zbigniew Ziobro to wielokrotnie już wyjaśniał. To jest pierwsza rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę dotyczącą Izby Dyscyplinarnej, no to powiem tak, no, absolutnie nie wyobrażam sobie sytuacji, w której dzisiaj pani prezes, pierwsza prezes Sądu Najwyższego zamraża czy też zawiesza Izbę Dyscyplinarną, dlatego że nie ma absolutnie podstawy prawnej do tego. Czy inaczej może funkcjonować? No ja myślę, że można oczywiście przejrzeć całe orzecznictwo. Ja przypominam sobie orzeczenia dotyczące sędziów pijaków za różne jakieś haniebne czyny, gdzie Izba Dyscyplinarna pochylała się nad tym, więc no być może więcej informacji ma na ten temat pan premier. Ja tak źle Izby... No pan premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w zasadzie nic się nie zmieniło, a te patologie w środowisku sędziowskim jak istniały, tak istnieją. Ale pan nawiązał, panie ministrze, do wypowiedzi pani profesor Małgorzaty Manowskiej, pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Ona faktycznie w Dzienniku Rzeczpospolita w wywiadzie powiedziała, że rozważa zamrożenie Izby Dyscyplinarnej, mówiąc najogólniej, na czas negocjacji rządu z Komisją Europejską. Ale pan twierdzi, że zamrożenie byłoby bezprawne, czyli profesor Małgorzata Manowska, no, rozważając tę decyzję, nie opierałaby się na podstawach prawnych, pana zdaniem? No, pani prezes nie podjęła takiej decyzji. Mam nadzieję, że takiej decyzji nie podejmie, no bo musiałaby ona mieć jakieś podstawy prawne. A jeśli podejmie, panie ministrze, to co? To Solidarna Polska, państwo jako partia zaprotestujecie? Panie redaktorze, proszę pamiętać o tym, że nie może być takiej sytuacji, w której sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej decydują się na to, żeby wydać postanowienie, akurat na posiedzeniu niejawnym to postanowienie było wydane, przyjmując, że Izba Dyscyplinarna w ich ocenie no, nie powinna funkcjonować, bo nie jest bezstronna i ją trzeba zawiesić, tak? Zmieńcie tak swój porządek prawny, żeby ją zawiesić. Jak pani profesor, jaką podstawę prawną by miała do tego, żeby zawieszyć taką Izbę Dyscyplinarną? No, nie za bardzo sobie wyobrażam, panie redaktorze, bo jeżeli już, to decyzję podejmuje w takich sprawach ustawodawca, no, a nie pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Więc nie wyobrażam sobie, żeby być pod... Oczywiście jesteśmy pod ogromną presją i to jest zrozumiałe, że dzisiaj trzeba się bronić, zwłaszcza przed tymi krytykami bardzo agresywnymi, którzy grożą pani profesor. Natomiast no, nie ma takiej podstawy. No, czyli zatem pan może... wprost powiedzieć, pierwsza prezes Sądu Najwyższego nie ma prawa zawieszać Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W moim przekonaniu, patrząc panu w oczy, chcę powiedzieć, że nie ma podstawy prawnej do tego, żeby zawiesić Izbę Dyscyplinarną. Na jakiej podstawie? No. Czy zatem ustawodawca, czyli Prawo i Sprawiedliwość, klub Prawa i Sprawiedliwości, rząd Prawa i Sprawiedliwości powinien podjąć inicjatywę ustawodawczą, by takie zamrożenie było możliwe? Panie ministrze? A decyzja, panie redaktorze, nie należy do mnie. Ja uważam, że nie wolno nigdy działać pod presją jakichś, wie pan, organów, które funkcjonują poza naszymi granicami. Dlatego, że jeżeli by tak było, to byśmy utracili suwerenność, no, pewną tożsamość także. No, zresztą to jest bardzo delikatna sprawa. Ja rozumiem, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej chce zdemolować nasz porządek prawny, że nie podoba im się funkcjonowanie Izby. Ja rozumiem, że oni uważają, że nam nie wolno
wolno, że nam mniej wolno niż innym, bo my jesteśmy druga, trzecia albo czwarta kategoria Unii Europejskiej. Ja tak akurat nie uważam. Ja uważam, że my reformujemy porządek prawny zgodnie z polską konstytucją i zgodnie także z prawem wspólnotowym. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Organizacja wymiaru sprawiedliwości nie jest objęta prawem wspólnotowym i nigdy nie była. I taka jest, to jest punkt wyjścia do jakichkolwiek rozmów. Zanim jeszcze zapytam o te relacje na linii polski rząd, Komisja Europejska, zapytam pana opinię na temat opinii innego koalicjanta, Michała Wypija, jednego z najbliższych współpracowników Jarosława Gowina, bo skoro pan powiedział o organizacji, reformie wymiaru sprawiedliwości, no to drugi koalicjant Prawa i Sprawiedliwości również ma na ten temat swoją opinię. Posłuchajmy. Nieudana reforma wymiaru sprawiedliwości na razie generuje same kłopoty. To znaczy nie podnieśliśmy poziomu satysfakcji społecznej, bo wcale rozprawy nie przyspieszyły w odczuciu społecznym. I o tym wiemy, mam taką informację zwrotną od społeczeństwa. Także tego zadania żeśmy nie zrealizowali. Właśnie. Jednocześnie po stronie kosztów mamy rujnujące, czy zrujnowane w jakimś stopniu relacje na arenie międzynarodowej, także w ramach Unii Europejskiej. I teraz ponieśliśmy ogromne koszty, nie mając żadnego zysku, bo nie zrealizowaliśmy tego, co obiecaliśmy Polakom. Także ta reforma wymiaru sprawiedliwości, także w odczuciu wielu kolegów z Prawa Sprawiedliwości mi o tym mówi, że także czują żal. Chyba nawet publicznie o tym mówią, że ta reforma się nie udała. No, panie ministrze, druzgocąca opinia, przyzna pan. Jakbym słyszał politykę opozycji, a przecież to państwa koalicjant, panie ministrze. Jak pan na to odpowie? No, myślę, że pan Wypij powinien zapytać pana premiera Gowina, jak się reformuje wymiar sprawiedliwości, bo z tego co wiem, to miał naprawdę znakomite wyniki w tym reformowaniu. Natomiast, panie redaktorze, my dotykamy bardzo ważnych kwestii, ponieważ często przypisuje się ministrowi Zbigniewowi Ziobro to, że działa tak, a nie inaczej Izba Dyscyplinarna, reformy wymiaru sprawiedliwości nie ma i tak dalej. No przecież przypomnijmy sobie, no spróbujmy sobie odtworzyć pewną historię, bo to jest kluczowa sprawa. Otóż sprawa pierwsza. Pamięta pan, kiedy były przygotowane ustawy reformujące wymiar sprawiedliwości? Dwie z tych ustaw przeszły. Jedna dotyczyła sądownictwa powszechnego, druga dotyczyła, o ile pamiętam, asesorów. Dwie zostały zawetowane przez pana prezydenta. Na pewno zrobił to i to jest oczywiste w dobrych intencjach. Ale przyzna pan, panie ministrze, że nie wszystko się udało, że tak jak mówi poseł Wypij, nie zrealizowaliście tego, co obiecaliście Polakom. Panie redaktorze, ponieważ kwestia dotycząca ustawy o Izbie Dyscyplinarnej, o Sądzie Najwyższym, czyli Izbie Dyscyplinarnej także, no Sądzie Najwyższym, kwestia dotycząca KRS-u została zawetowana. No, że ustawy Zbigniewa Ziobro zostały zawetowane. No pan Wypij tego najprawdopodobniej nie wie. Zostały zawetowane, ale pan prezydent Andrzej Duda wniósł swoje propozycje bliźniaczo podobne do tego, co proponował oczywiście w pierwszej formie Zbigniew Ziobro. Panie redaktorze. Nie no, różniło się od tego, że odebrał prezydent Zbigniewowi Ziobro te pierwotne pomysły, no, żeby Zbigniew Ziobro miał bezpośredni wpływ na obsadę Sądu Najwyższego. To się faktycznie prezydentowi nie spodobało. Nie spodobało. Chodziło o kwestię przejścia w stan spoczynku, ale panie redaktorze, to jest ważna kwestia. Proszę. Dlatego, że gdyby dalej ta reforma szła i tutaj no przecież pan premier Morawiecki doskonale wie, że przecież w dobrych intencjach prezydent zdecydował się wnieść swoje propozycje, my je przynieśliśmy. Wydawało się, że politycznie no wyjdzie to naprzeciw także oczekiwaniom opozycji Unii Europejskiej, no ale oni zaatakowali te ustawy prezydenckie. Dzisiaj brak satysfakcji jakby pana premiera Morawieckiego. Ja to rozumiem, ale dzisiaj okazuje się, że Zbigniew Ziobro miał rację. No trzeba było iść dużo dalej po prostu, nie rozmawiać z nimi. Ale to co trzeba było konkretnie, panie ministrze, zrobić? Bo pamiętamy, jak Solidarna Polska, jak państwo protestowaliście przeciwko temu dealowi naszego rządu i też innych państw europejskich z Komisją Europejską właśnie przy okazji negocjacji nad Funduszem Odbudowy. Ale co wówczas powinien zrobić premier? No zerwać te negocjacje? Przecież dzisiaj byśmy w ogóle nie rozmawiali o pieniądzach z Europy w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro w tamtym czasie miał rację absolutnie, trzeba było iść dużo dalej. My, bo wie pan, tych ustaw przygotowanych jest kilka, nie pamiętam dokładnie liczby, ale ja te ustawy widziałem. Chce pan powiedzieć o tym, że premier Morawiecki, ja też wielokrotnie to słyszałem, wstrzymał to, co państwo chcecie przeprowadzić w ramach reformy wymiaru sprawiedliwości, ale premier złożył to na ołtarzu dobrych relacji z Komisją Europejską. No tyle, że... Rozumiem, ale na pewno robił to w dobrych intencjach, panie redaktorze. Tylko, że dzisiaj ta Komisja Europejska nas łaja, nam grozi, że odbierze nam pieniądze, panie ministrze. Proszę mi dać powiedzieć. Ja nie krytykuję tutaj, wie pan, tego. Ja chcę panu powiedzieć, tylko że wówczas przyjęto taką linię polityczną. Rozmawiajmy z nimi, wyjdźmy naprzeciw ich oczekiwaniom. Zbigniew Ziobro mówił nie.
idźmy dużo dalej. Ale dobrze, skoro jest taka propozycja, zgadzamy się na to. To przyblokowało w dużej części niestety reformę wymiaru sprawiedliwości. Ale to zamykając ten temat, panie ministrze, proszę mi powiedzieć, bo pan jest ważnym ministrem w kancelarii prezesa Rady Ministrów. I ja bym tylko chciał od pana usłyszeć, panie ministrze, co, bo mi się wydaje, że jesteśmy w pewnego rodzaju pułapce, w pewnym klinczu. Co my jako polski rząd możemy dzisiaj zrobić? Dogadać się z Komisją Europejską, czy nie dogadywać się, nie robić kroków wstecz, no ale za groźbę, poważną groźbę odebrania nam pieniędzy europejskich. My chyba nie mamy dobrego wyjścia, panie ministrze. Co by pan doradził premierowi? Pan redaktor uważa, że jeżeli ktoś tupnie nogą, to Polacy mają robić dokładnie to, co absolutnie tak nie uważam, panie ministrze. Ja tylko patrzę na realną sytuację, w której się znajdujemy, gdzie nie mamy dobrego wyjścia. Co powinniśmy zrobić zatem? Wie pan, jeżeli będziemy chcieli reformować wymiar sprawiedliwości, czy jakikolwiek inny obszar działalności państwa, ale w szczególności wymiar sprawiedliwości, bo organizacja wymiaru sprawiedliwości nie jest kompetencją Unii Europejskiej. Jeszcze raz to chcę powiedzieć. I ani Jourova, ani Reinders, ani Timmermans nie mają racji. Czyli mamy machnąć ręką na to, co mówi Komisja Europejska. To my, panie redaktorze, zdecydujemy, czy chcemy reformować, czy nie. To nasza powinna być decyzja. A nie jest tak, że wie pan, ktoś tupnie nogą i my mamy od razu stawać na wartość. Panie ministrze, musimy gonić. Czy jeśli Amerykanie tupną nogą, a zdaje się, że już tupią od jakiegoś czasu, to Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, państwo jako koalicja, wycofacie się z forsowania projektu nowelizacji ustawy radiofonii i telewizji, jak wielu to nazywa Lex TVN? Panie redaktorze, ja mówię w ogóle o kimkolwiek, ktokolwiek, kto... A ja mówię konkretnie o Amerykanach, bo musimy zmienić temat i o tym porozmawiać, panie ministrze. Czy Zjednoczona Prawica wycofa się z forsowania projektu tej nowelizacji? A my procedujemy w tej chwili ustawę, tak jak pan zapowiedział, Lex TVN, bo ja nie przypominam sobie. Wiem, że pan marszałek Terlecki zapowiadał, że być jest może projekt będzie w Sejmie to procedowane. 11 sierpnia Sejm będzie nad tym pracował. No być może tak, no więc zobaczymy, jak będzie procedowany, zobaczymy, w jakiej formule będzie procedowany. No nie mam zdolności przewidywania. No pan może ma, ja nie mam. A jesteście za czy przeciw jako Solidarna Polska, panie ministrze? Uważamy, panie redaktorze, że już wiele lat temu powinny być dokonane zmiany na rynku medialnym. Proszę zobaczyć, jak wygląda to we Francji, jak wygląda w Ja wiem. Te argumenty się pojawiają. I ja wiem, że również Solidarna Polska, projekt dekoncentracyjny również w 2017 roku. Oczywiście powinniśmy roku. Ale ja chciałem zapytać od innej strony. Panie ministrze, takie proste pytanie. Czy dobrze wpływa na pluralizm mediów w Polsce to, że istnieje Polsat, istnieje TVN24, istnieje TVP? Czy to jest dobra sytuacja pana zdaniem? I czy nie byłoby złą sytuacją, gdyby z jakichś powodów, w jakichś okolicznościach TVN-u i TVN24 nie było? Przecież to jest stacja, w której państwo często występujecie. Proszę pana, ale ja się wywodzę ze środowiska dziennikarskiego. Ja w krwi mam wpojone to, że pluralizm zawsze jest dobry. No, panie redaktorze, no, dobrze pan wie, że jestem częstym gościem mediów komercyjnych, bardzo rzadko mediów publicznych. No właśnie. Ale zawsze byłem za tym, zawsze, żeby był pluralizm. No przecież to jest oczywiste, no to jest istota demokracji i co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast jest druga strona medalu, polegająca na tym, jak rynek jest ułożony. I to jest druga strona medalu. Nie chcę wchodzić w tej chwili tutaj w szczegóły, ale pan to samo wie, bo pan mówił, że ten rynek powinien być uporządkowany. No nie jest, nie jest. Ale to jest druga strona. Ale panie ministrze, już zdaje się, politycy już praktycznie nie używają argumentu, że no, ten projekt ma zamknąć drogę do kapitału zagranicznego, do dominowania w polskich mediach, no bo on się ogranicza do krajów europejskiego obszaru gospodarczego. A co za tym idzie, to na przykład Niemcy mogłyby mieć 100% udziału w polskich mediach. Dobrze, ja chcę panu powiedzieć, że trudno mi się odnosić. I wy na to chcecie pozwolić. Bo ja nie wiem, czy on będzie procedowany, w jakiej formule będzie procedowany, jaka będzie jego ostateczna treść. Pyta się mnie pan o pluralizm. Tak, powinien być pluralizm, absolutnie, zawsze. W każdym demokratycznym państwie tak jest. Natomiast czy rynek jest uporządkowany? Nie, nie jest rynek uporządkowany i to też wiem. Panie ministrze, to kolejny temat, bardzo ważny temat. Dzisiaj konferencja pewnie na temat sytuacji epidemicznej w Polsce i o tym, co ma się stać niebawem, bo o tej czwartej fali nadciągającej mówią wszyscy, temat szczepień. Czy panu się podoba aktywność pana kolegi z partii, pana Janusza Kowalskiego, który interweniował ostatnio w domu dla dzieci w Nowym Dworze Gdańskim? Ta wizyta była powszechnie krytykowana przez bardzo wiele osób jako no, będąca taką pożywką dla ludzi, którzy
no delikatnie mówiąc, sprzeciwiają się szczepieniom. Czy panu się ta aktywność podoba? Panie redaktorze, pamiętajmy, że posłowie mają prawo interwencje podejmować i to, czy będziemy mówić, czy się podoba, nie podoba komukolwiek, to jest zupełnie drugorzędna sprawa w tej, dlatego że... To panie ministrze, zadam inne pytanie. Ja wiem, że nie chcę pan oceniać swojego kolegi z klubu. Wczoraj podejmowałem interwencję, wie pan, dotyczącą utworzenia rezerwatu w lesie murckowskim, wie pan, w Katowicach, zablokowaną przez prezydenta Katowic. Też mogę dzisiaj mówić, panie ministrze, i to bardzo dobra inicjatywa. Ja się bardzo z tego cieszę. Mniej się cieszę z tej interwencji pana Janusza Kowalskiego, ale zostawmy Janusza Kowalskiego. Była tam również pani poseł Anna Siarkowska, która twierdziła, że dzieci w Nowym Dworze Gdańskim są szczepione wbrew ich woli, wbrew woli ich opiekunów. Okazało się to nieprawdą, a przynajmniej nie ma żadnych dowodów, że tak było. Czy Anna Siarkowska dołączy do Solidarnej Polski, jak pisze Interne, jak pisze Salon 24? Każdy, kto podziela nasze poglądy, ma prawo dołączyć do Solidarnej Polski. Ja rozumiem, ale pytam o Annę Siarkowską, panie ministrze. Ja mówię o każdym człowieku, który, wie pan, może przyjąć, że rzeczywiście jesteśmy niezwykle skuteczną formacją, 19 posłów. Każdy oczywiście ma prawo dołączyć. Ja nie znam takich rozmów dotyczących pani Siarkowskiej, pani poseł Siarkowskiej. Cenię ją oczywiście bardzo, bo chcę to powiedzieć, nie ze wszystkim się zgadzam. Nie ze wszystkim się zgadzam, od razu chcę panu powiedzieć. Natomiast cenię ją jako posła, znam ją wiele lat. Ale zgadza się pan z jej poglądami na temat sanitaryzmu tak zwanego? Ona powołała taki zespół do spraw sanitaryzmu. Nie działa na rzecz powszechnego szczepienia i tak dalej, i tak dalej. Delikatnie mówiąc, nie pomaga rządowi w jego narracji. Chcę panu powiedzieć taką rzecz, bo najlepiej jakby odnosić się tego rodzaju sytuacje do siebie. Bo wie pan, ja jestem zwolennikiem szczepień. Uważam, że szczepienia być powinny. Ja to mówię panu jako człowiek, który przeszedł COVID, to bardzo ciężko. Ja się zaszczepiłem i ludzi zachęcam do tego, żeby się szczepili. Ale wiem, że są także inne poglądy, wie pan. Ja muszę to szanować, że różnie również ludzie mają prawo do swoich poglądów, innych poglądów. I każdy powinien to szanować. Czy ja się zgadzam z nimi? Nie zgadzam się akurat z tym, jeżeli ktoś mówi, nie powinno się szczepić i tak dalej. Ale nie zgadzam się także z tymi, którzy mówią, każdy obywatel ma obowiązek się zaszczepić i my wprowadzimy takie prawo. Ja też pana pytam o to jako ministra, bo zapewne w rządzie wkrótce odbędzie się dyskusja na temat tego, czy wprowadzić ograniczenia dla osób niezaszczepionych, a przywileje dla osób zaszczepionych. Wiemy, że no, ta sprawa, ta kwestia wzbudza bardzo, bardzo duże kontrowersje. Ja się zastanawiam, jak państwo jako Solidarna Polska się do tego odnosicie, czy faktycznie ci niezaszczepieni że im powinno być móc mniej względem tych zaszczepionych. Czy pan się z tym zgadza, panie ministrze? Moja opinia w tej sprawie i kogokolwiek w ogóle jest mało istotna, dlatego dla mnie jest istotna, panie ministrze, więc pana pytam o to. A ja panu powiem dlaczego. Dlatego, że proszę pana, są przepisy konstytucyjne, są granice wolności człowieka i o tym też musimy pamiętać. I to, że wie pan, są różne pomysły, no to ja wiem, ale zawsze trzeba patrzeć kategorią przepisów konstytucyjnych, porządku prawnego. Ale proszę pamiętać o jednej rzeczy też. Dzisiaj rzeczywiście mamy problem. I to poważne, no proszę zobaczyć inne kraje, co się dzieje. I naprawdę to no nie chcielibyśmy przechodzić ciężko kolejnej fali koronawirusa. Naprawdę też ja apeluję, żeby ludzie się szczepili, tak jak ja się zaszczepiłem. Pomimo tego, że przeszedłem COVID, szanując opinie różnych ludzi, jednak zachęcam. Dlatego, że wie pan, to jest dla bezpieczeństwa naszego lepsze. Panie ministrze, zupełnie po ludzku pytam. Pan się boi, obawia się poważnie tej czwartej fali koronawirusa? Oczywiście. Jak najbardziej. I obawiam się o ludzi. No, zmarło wielu ludzi, moich sąsiadów, także to był dramat prawdziwy w ciągu tych wielu miesięcy. Zapewne pan takich ludzi też znał, którzy no, w różny sposób podchodzili także i do szczepień, do COVID-u i tak dalej. Ale mówię jeszcze jedną rzecz. To są granice wolności człowieka. Musimy pamiętać, że są pewne wolności i to musimy szanować. To jest druga strona medalu. I nie potępiać kogoś, bo czasami ludzie się też boją, wie pan. Mówimy o szczepionkach dla dzieci na przykład. No, że nie wiem, różyczka, odra, grypa, na różne szczepienia są obowiązkowe. No, o tym się nie mówi na przykład, prawda? Tak jest, panie ministrze, nie potępiajmy, zachęcajmy zdecydowanie. Miejmy nadzieję, że ta czwarta fala, jeśli nadejdzie, to uderzy nas w miarę lekko, a na pewno nie tak jak trzecia i druga fala. Panie ministrze, wiem, że pan się śpieszy, tym bardziej dziękuję za poświęcony czas i dobrego dnia, dobrego weekendu, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
A moim gościem był minister Michał Wójcik, minister w kancelarii prezesa Rady Ministrów. To był tweet wirtualnej Polsce. Życzę Państwu dobrego weekendu.